Czyli któryś z generałów amerykańskich, ekspertów, proszę zobaczyć, obserwować, bo przestrzeń amerykańską, przestrzeń informacyjną... Nie wypowiadali się. Aha, aha. My jesteśmy, staliśmy się pożytecznymi wariatami tej i też narzędziem rosyjskiej wojny dezinformacyjnej. To jest straszne. To jest straszne. Nie ma pewności żadnej. Tylko Putin, nawet sam Putin jest też pewny, czy on przeżyje jutro. Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski. Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki, a dzisiaj całe wydanie poświęcamy temu, co się wydarzyło w Rosji i co się dzieje w Ukrainie. Moimi i Państwa gośćmi będą w pierwszej części generał Leon Komornicki, w drugiej pułkownik Maciej Korowaj. Szanowni Państwo, tradycyjnie mamy sondę. Zapraszamy do odpowiadania na pytanie, które brzmi: czy bunt Prigożyna to ustawka Putina? Nawet nie czuję, jak rymuję. Możecie Państwo również zadawać pytania, tylko oznaczcie je hashtagiem pytanie. I startujemy. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry Państwu. Panie generale, czy bunt Prigożyna to ustawka Putina? Nie, to nie jest ustawka, to jest część operacji psychologiczno-informacyjnej z komponentem konwencjonalnym, czyli wojskowym. To jest, tak to określa rosyjska sztuka wojenna, czy sztuka wojskowa. A to ta cała operacja psychologiczno-informacyjna z udziałem komponentu konwencjonalnego jest częścią tej wojny. To jest zaplanowane z udziałem, przez sztab generalny, z udziałem oczywiście bardzo aktywnym, czy też intelektualnym rosyjskich służb specjalnych i tak dalej. I to działania, to nie jest sobie działanie, to często podkreślam, tak, wojna nie jest sobie wojną, jest podporządkowana określonym celom politycznym. No właśnie, jakie to mogłyby być cele? Bo a tych celów... tak patrząc na to, co się wydarzyło, oczywiście my nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Mamy pewne informacje dość szczątkowe tak naprawdę, ale w sobotę ta informacja o buncie Prigożyna i Wagnerowców wybuchła. W sobotę wieczorem było już po buncie. Co Putin chciał osiągnąć? Bo tak patrząc na to, tak okiem laika można powiedzieć: o, sypie się Rosja, kruszy się mit potężnego Putina, ryzykuje olbrzymie ryzyko, ponosi utraty takiego wizerunku samodzierżawcy. To jest jedno z takich ważnych elementów rosyjskiej sztuki wojennej, jest zarządzanie słabością, czyli poprzez słabość demonstrowanie swojej siły. I tutaj oczywiście to wszystko było realizowane poprzez tak zwane zarządzanie refleksją. Poprzez zarządzanie refleksją, właśnie taką, jaką pan mówi. Czyli że w tej przestrzeni intelektualnej, eksperckiej, politycznej, na Zachodzie, w Polsce, w innych krajach pojawiło się takie właśnie myślenie, taka obawa, że tutaj Rosja jest słaba, że Rosja się przewróci lada moment. Obawa bądź nadzieja, zależy. Tak. I jednocześnie strach, bo cóż będzie, i to już eksperci amerykańscy o tym się wypowiadali, także politycy poważni, no cóż będzie, jak Rosja nagle stanie się w ogniu wojny domowej i broń jądrowa dostanie się w ręce takich bandytów, watażków jak Prigożyn, a tych watażków tam jest więcej, a tam teraz w samym Kremlu jest, różne są podziały. I często te nasze oczekiwania, właśnie taką narrację, żeby wywołać tą refleksję, to zarządzanie tą refleksją jest strategia rosyjska. Przekazywać takie informacje, żebyśmy tą właśnie budowali taką ocenę sytuacji. Ale co to daje Putinowi? Bardzo dużo, bardzo dużo. Otóż właśnie realizację celów politycznych, bo trzeba od tego zacząć. No po pierwsze, zbliża się, co jest bardzo ważne wydarzenie, jakim jest, co?
Szczyt NATO w Wilnie. Właśnie. A więc poprzez te wydarzenia wpływanie na ten przebieg tego szczytu. Przecież tam wiele rzeczy jest nie zapiętych na ostatni guzik. A wśród właśnie tych członków NATO, uczestników tego szczytu, także ocena tych zjawisk, które są w Rosji, nie są jednoznaczne i jednolite. No, świadczy o tym choćby postawa Turcji, która pospieszyła, Erdogan pospieszył z taką słowami otuchy dla Putina. To jest także, to są Węgry, ale także Francja, Niemcy mają swoją tutaj obawę właśnie, co to, czego to może prowadzić. No, ale także świat wielki w postaci, no i także Stanów Zjednoczonych. Czyli ten strach przed destabilizacją Rosji, tak, przejęciem tego arsenału nuklearnego. Tak, ale w związku z tym jakby dokonywanie pewnej właśnie refleksji, zarządzanie refleksją. Co tu zrobić, żeby do tego nie doszło? Żeby do wojny niedomowej nie doszło? Żeby nie do osłabienia takiego Rosji nie nastąpiła? A właśnie to Putinowi o to chodzi. To jest kontrolowane wszystko. Tu nie przekroczone zostały żadne granice, które świadczyły nagle, że w Rosji nastąpi przewrót. To jest niemożliwe. Są określone symptomy, są określone zjawiska procesów gnilnych, które mogą do takiej sytuacji doprowadzić. I tutaj takich zjawisk nie ma. Nie ma ani socjologicznych, ani psychologicznych, ani społecznych. Nie ma kompletnie. To się nie zgadza z tą teorią, że to był... że to jest element walki między FSB a służbami wojskowymi. To tak właśnie miało wyglądać. Według narracji rosyjskiej, właśnie tego zarządzania refleksją. I myśmy tak to mówili, komentowali. Putin uzyskał to, co chciał. Żeby właśnie wywołać strach, obawę przed słabością Rosji. Co może to spowodować? Jakie konsekwencje? Udało się Putinowi nas wprowadzić tak, w błąd. Staliśmy się elementem rosyjskiej. Bo ta operacja składa się z dwóch części. Ta operacja psychologiczno-informacyjna. To jest właśnie to oddziaływanie kompleksowe oddziaływanie psychologiczne, informacyjne, gdzie główną rolę to odgrywa dezinformacja, wysyłanie różnego rodzaju informacji, tej całej operacji, przestrzeń informacyjną, w internecie, wykorzystanie wszystkich możliwych platform i tak dalej. I tak podawanie tej informacji, jak my tego oczekujemy, jak my życzymy Rosji, żeby ona się rozwaliła, żeby ona się rozpełzła, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. Tak jest podawana. W rzeczywistości tak to nie jest. Rosji to nie grozi dzisiaj. Nie grozi. I dalej, żeby na froncie nagle nastąpiły masowe dezercje. Proszę bardzo, w tej przestrzeni się takie informacje pokazały. Niepotwierdzone. Kto to zrobił? No nie, przecież nie zrobiliśmy my. Nie zrobili tego Ukraińcy. Zrobili to Rosjanie. A że Prigożyn maszeruje, jest na Moskwę i lada moment tam wkroczy. Proszę zobaczyć, jak ten marsz wyglądał. Czy on miał wspólnego cokolwiek z zamachem stanu? Przecież to była paranoja, to był z punktu widzenia wojskowego. Jak przebiegał zamach, miała próba zamachu stanu, chociaż ona była sfingowana w Turcji, tak? No przecież tam wojsko wyszło na ulicę. Gdzie? Nie maszerowało. Gdzie jest tam z Ukrainy? Bo jednym z celów opuszczenia właśnie tych działań informacyjnych... No, były w przeszłości marsze chociażby Mussoliniego na Rzym. Co prawda nie, oczywiście nie ta skala. No nie ale ta, nie, ten, nie ta skala, nie, 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 nie 5000 osób i czołgi na lawetach. No i nie te emocje społeczne. To, ale to jest, panie redaktorze, ktoś znał chociażby możliwości takiej armii Prigożyna w tej przestrzeni rosyjskiej, to potężnej przestrzeni, na drodze do Moskwy, gdzie ona musiała pokonać najpierw 200 ileś kilometrów do tutaj na Don, tak, do Rostowa. Jeszcze musiała prawie 600 kilometrów wykonać do Moskwy. To ile paliwa trzeba było? Czy ona miała wystarczającą ilość paliwa, te samochody? Czy to wszystko mogło dotrzeć tam bez... Przecież to jest marsz czterodobowy z punktu widzenia wojskowego. Doba, taki marsz powinien być wykonany gdzieś 240 kilometrów. To jest dobowy marsz wojskowy, tak? Wojskowy kolumn, które muszą się jeszcze w tej 240 kilometrach powie zatrzymać na długi odpoczynek, żeby odpocząć, uzupełnić paliwo, sprawdzić, czy wszystko jest ok, a przecież sprzęt mógł tam jeszcze być. A przecież oni wykonywali ten marsz w warunkach możliwości oddziaływania rosyjskiej armii, która ma zdolności. Przecież to nie jest nieprawda, że tam nagle wszystko na froncie. Właśnie to też miało takie wywołać wrażenie, że Rosja już pozbawiona jest wojska, no dobrze, że tam Bile. Praktycznie służby nie działają, że to się wszystko rozsypało, tam nic nie ma.
to... No przecież to jest... Popatrzmy na ten... Taka naiwność, że mówi, małe dzieci mogły to połknąć. To dzieci, tylko małe. I myśmy tym żyli. Proszę, co się działo do 19. Panie redaktorze. Dobrze. No wszyscy wyłazili ze skóry, prześcigali się z Cywoik narracji swoim, tym pędzie cały. Dobrze, dobrze. Rysowali ale scenariusze, jest, które nie były możliwe do wykonania. Jest tak, jest jakaś przestrzeń publicystyczna, gdzie może się dziać wiele albo bardzo wiele i tak też się działo. Ale jak rozumiem, są analitycy w Stanach Zjednoczonych czy w sztabie NATO, mhm. którzy patrzą też na to tak, jak pan na to patrzy mhm. i widzą, że no, pan Prigorzyn to jest 5 tysięcy żołnierzy w porywach, powiedzmy, do 15 tysięcy żołnierzy, mhm. no. trochę sprzętu ciężkiego, prawda, do Moskwy jest 800 kilometrów i że to jest chucpa. I okej, oszukał społeczeństwo polskie, litewskie, czeskie, niemieckie, ale nie oszukał, jak rozumiem, wojskowych. I no proszę zobaczyć, panie... Zaraz. Co Putin chciał osiągnąć zaraz, w drugim kroku? Zaraz, panie redaktorze, pan dobrze tutaj to wszystko powiedział. Czyli któryś z generałów amerykańskich, ekspertów, proszę zobaczyć, obserwować, bo przestrzeń amerykańskiej, przestrzeń informacyjną... Nie wypowiadali się. Aha. Gdzie to tak gorzało, taki pożar tej narracji wybuchł? U nas właśnie i o to chodziło. Gdzie jeszcze? Nawet samej Ukrainie. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, czele z prezydentem, czy urzędem prezydenta, zachował się poważnie do tej sytuacji. Wydał oświadczenie i tak powinno być, że jest tam pewne zjawisko niepokojące, ale to jest wewnętrzna sprawa Rosji. Koniec, kropka. Przecież nie mówiono, że Radia Rosja się przewróci, że takiej narracji w ogóle nie spój... Nawet nie było wśród poważnych polityków, tak? Tylko tych polityków, którzy bardzo lubią zabierać głos, nie mając do tego kompetencji, tak? Wchodzić w tak zwane cztery linijki, tak? Gdzie, co się działo? Gdzie ten poważny głos był? Ja nawoływałem od początku do zachowania powagi, do zachowania spokoju i nie rozkręcania tego bełkotu, który był w ogóle niemerytoryczny. To było nie żadnej tam... Snuto takie scenariusze, że po prostu przerażenie. A jeszcze Chiny się wypowiedziały w tej sprawie? Do tej pory się nie wypowiedziały, tak? Tak, kto się wypowiadał? Poważnych jakichś ekspertów, dowódców i tak dalej, poważnych ludzi, którzy mają jakąś wiedzę, którzy wiedzą, mają, co jeszcze ważne, że znają znaczenie odpowiedzialności za słowo, które wypowiadają w przestrzeni publicznej, a szczególnie były wojskowych. Czy byli wojskowi, to nie wypowiadają się, jakże czołg się przewróci gdzieś tam w rowie i mówią, że to koniec, już tam Rosja się wywróci, tak? To jest, muszą brać odpowiedzialność za słowo, widzieć to w kontekście, bo to wydarzenie, jeżeli chcemy ocenić, to dopiero właściwy obraz się wyłania, jak ją będziemy rozpatrywać, to wydarzenie w kontekście toczącej się wojny, wydarzenia w Wilnie, jakie jest i rolę, jakie w tej wojnie odgrywa Białoruś. To trzeci element tego. Właśnie do tego elementu to jeszcze przyjdzie. No właśnie. Jeszcze czwarty element to jest potrzeby wewnętrzne. Putin potrzebował poprzez demonstrowanie słabości tego w środku, co jest, na rzecz rosyjskiego społeczeństwa pokazać, widzicie, jesteśmy jednak tu wewnętrznie słabi. Ci bandyci próbowali tu nam zrozumieć, chociaż okazało się, że to patrioci są, tak? Później zmienił narrację. No, ale już dzisiaj... Bandyci zapadają, panie... Ale dyrektorzy, jakie decyzje zapadają tam wewnątrz? Wzmocnieniu gwardii tej narodowej, czyli obrony wewnętrznej, która nie miała czołgu, się okazuje, a w czasie wojny w Czeczeniu miała. Już tam się dowództwa wypowiada. Pana zaskoczyło to oświadczenie szefa Rosgwardii, który mówi, że Prigorzyn mógł rzeczywiście dojść do Moskwy, ale Moskwy by nie zdobył. Tak, w związku z tym nie zaskoczyło kompletnie. Przejmujemy ten ciężki sprzęt Wagnerowców i wzmacniamy się. Panie redaktorze, kompletnie. Przecież to jest wszystko to samo. To jest, on to miał powiedzieć, to miał to napisane, on się uczył przez dwie noce tych dwóch zdań, wie pan, żeby się nie pomylił. Niech pan zobaczy, jak on wypowiadał się o to wypowiedź. Przecież to nie jest spontaniczne, jak my rozmawiamy, tylko to jest, on tak w tej głowie szukał tych słów, które się nauczył na pamięć, żeby czasem nie przejęzyczył się. Tak? To trzeba widzieć, trzeba to czytać, a nie uprawiać demagogii, nie uprawiać wolontaryzmu, nie uprawiać chciejstwa i udawania, że się wie i rozumie, czym jest Rosja i tym, co się w Rosji dzieje, bo tak to nie jest. Ci się wszyscy obnażyli. Dzisiaj się to tam, właśnie ta cała operacja obnażyła naszą słabość naszej przestrzeni informacyjnej.
nie rządowej, nie tam jakichś czynników i tak dalej, tylko tej masiatura, która jest, zarządza świadomością społeczeństwa naszego. My mamy mieć odpowiedzialność za słowo, które później dociera do naszego obywatela, do Polaka, do Polki i tak dalej. Ja dostaję masę tych maili, dostaję, szukają kontakt ze mną, dziękujący, że ja uspokajam sytuację, że ja rysuję właściwy obraz. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy zmieniać to co chwilę, tą ocenę sytuacji, i to brakuje tu stabilizacji, jest dezorientacja. Jeżeli redaktor Jankowski wczoraj w programie mówił, że on już tego nic nie rozumie, on nie rozumie, tak? Polsacie News, no to ja się pytam, kto ma zrozumieć, tak? Przeciętny obywatel Rzeczpospolitej ma zrozumieć. On musi się nauczyć, on musi kształtować sobie pewną świadomość, stosunek do tego, co się dzieje. Panie generale, dlaczego Putin wycofał Wagnerowców z Ukrainy? Czy może oni sami... No właśnie, i dotykamy kolejnego problemu, który jest właśnie elementem tej operacji psychologicznej. De facto została ta grupa rozformowana. Przyznano się pierwszy raz, że to jednak, chociaż każdy wiedział o tym, tak, że to Rosja sponsoruje, podano kwotę, która nie wiemy, czy jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Bo ja nie przywiązuję do takich rzeczy uwagę kompletnie. Miliard dolarów się tutaj kwota, taka kwota... Ja się nie... Właśnie to jest znowu nasz wciągania w pewną przestrzeń. Po przestrzeń o wciągania. Natomiast pierwszy raz Putin powiedział publicznie, że tak, Wagnerowcy to są moi ludzie, albo przynajmniej... Patrioci. Albo przynajmniej sponsorowani przez... Nawet będą oznaczeni awansowani. Dlaczego zostali oni z tego frontu ukraińskiego wycofani? No i właśnie. Znowu dotykamy bardzo istotnej sprawy, którą nikt na to... Ja pytanie zadałem, jak się Prigorzyn pojawił pod Rostowem, tylko byłem zaskoczony, że jemu pozwoliła armia ukraińska wycofać się bezkarnie z terytorium Ukrainy. On tam był gdzieś od 25 maja, kiedy zakończyła się operacja walka o Bachmut, kiedy te wojska Wagnera, czyli Prigorzyna, brały tam udział. 25 zapadła decyzja o wycofaniu, przyjęcia tej całych działań przez jednostki regularne i 27 maja on się wycofał. Co on robił w tym czasie? No, odtwarza swoją zdolność gdzieś tam na terenie Ukrainy, przy granicy z Rosją, tak? Tam wypoczął, wyspał się, upozorowano w pewnym momencie uderzenie rakietowe, to nie było, bo jeżeli rakieta tam upadła rosyjska, która miała podobno osłabić tę grupę Wagnera, pozbyć się ich tam, no to tam powstał wylej. Teraz celowo tą informację i co Prigorzyn robił? Uprawiał narrację pokazującą, że on przygotowuje się do buntu. I co? Jaka informacja nie tak dawno ujawnił wywiad amerykański? Że Prigorzyn, oni już wiedzieli, że Prigorzyn się przygotowuje do tego całego puczu. Przygotowywał się jeszcze w połowie maja. Tak, on taką narrację uprawiał, to prawda. Ale on to zrobił na użytek czego? Żeby stworzyć komfortowe warunki do wycofania się tych wojsk z Ukrainy na teren Rosji. Żeby, nie daj Boże, ukraińska armia nie doszła do wniosku, że trzeba to bezwładnić. Wywołać taką sytuację, gdzie dobrze, niech oni się wycofują i tam wywołają tą wojnę właśnie domową. I to się udało, czyli inaczej, zarządzanie znowu refleksją. Zarządzanie refleksją. Stworzenie takiej narracji przez tego złodzieja i bandytę, że on wyłamuje się całkowicie z podporządkowania tutaj dowództwa, czy też Putina, i przygotowuje się do rozprawienia się z rosyjską armią i z Rosją i z Putinem na jej terytorium. I co on zrobił? W nocy wycofał się, rozpoczął taki rajd 200 kilometrów, dotarł do Rostowa, Woroneża gdzieś tam, już różne informacje, że broń jądrową wszedł posiadanie. Proszę zobaczyć, jakie tam była kakafonia różnego. Cały czas siana była dezinformacja. A rano co on zrobił? A rzeczywiście ten arsenał nuklearny w Rostowie zajął, czy nie? Nie. Mógł tylko pozory stwarzać, żeby takie coś się pojawiło. Proszę, najlepszym takim, można powiedzieć, obrazkiem, który świadczy o tym, jeżeli ktoś to czyta, nie ruchy ciała, jakieś tam ruskie mordy, tak? Dwóch generałów, jeden wiceminister, drugi tam dowodzący, tam jakiś niedowodzący, też biorący udział w tej operacji, generał i Prigorzyn. Siedzieli na jakimś tam ganku, czy tam na jakimś tarasie, przez jakimś budynkiem, tam gdzie jest dowództwo tego południego całego okręgu.
No i tam, on tam narrację uprawiał tutaj, jaką taką, taką wojenną, a oni, widać, że byli mocno zmęczeni. Prokoszyn też chyba całą noc nie pił, tak? Byli mocno zmęczeni, praktycznie on nie docierało, co on nawet mówi, tak? Oni tam kiwali głowa, rozpięci, rozchełstani. Nie widziałem tam niepokoju, nie widziałem tam strachu, obaw jakichś, tam nie widziałem soldatów rosyjskich, tylko Prigożyna, ten cały, tak, bandyta stał z kałasznikowym wycelowanym, trwał pozory, bo że tutaj Prigożyn rządzi, dyktuje warunki. Iluzja, kłamstwo, szyte. I co dziś? No idzie Prigożyn, że to kłamstwo, to jest ten samolot, jego odrzutowy własny, to jego podróż z Petersburga do tego, to, że dostał, co to chciał, tak. Ale Rosjanie ostrzelali tych Wagnerowców, czy nie ostrzelali? Proszę o następne pytanie. Tak, ostrzelali Wagnerowcy, tak, to prawda, bo tutaj słyszałem taki zarzut, też taki wobec mnie się pojawił w przestrzeni medialnej, bo ktoś jak nie ma historycznej wiedzy lub nie pamięta, co było w Biesłaniu przed II wojną czeczeńską, a co było z wysadzeniem budynku mieszkalnego przez służby specjalne w Moskwie, runął cały, zginęło ile mieszkańców przed rozpoczęciem wojny w Czeczenii, który Putin to zrzucił winę na kogo? Na kogo rzucił? Na terrorystów czeczeńskich, żeby mieć pretekst do rozprawienia się, zrównania z ziemią stolicy tego kraju i wymordowania Czeczenów. Tak? To właśnie tak miało być. Miał być zniszczony samolot, żeby uwiarygodnić to, że tu jest marsz na tą Moskwę. Lada moment będzie przewrót. To, żeby ta narracja się grzała. Oczywiście. Wiele, że ludzie, właśnie eksperci obserwowali, ważyli słowa, nie wypowiadali się. Tam też się obawy rodziły, co będzie z tą bronią jądrową, tak? Ale nikt nie uprawiał takiej ciągłości w tej całej działaniach dezinformacyjnych rosyjskich jak u nas. Jak u nas. My jesteśmy, staliśmy się pożytecznymi wariatami i też narzędziem rosyjskiej wojny dezinformacyjnej. To jest straszne. To jest straszne. I wydawało się to poważni ludzie, dyplomaci, wydawali się też poważni wojskowi. No trzeba wreszcie jakoś wyciągnąć z tego wnioski. Ja myślę, że to jest najlepszy czas i moment, żeby dokonać takiej refleksji, żeby w tej przestrzeni nie odbywała się ten jazgo, ten wyścig szczur. Nie, no, ja trudno nazwać to jakiś, nie wiem, z kogo to jest, jak to porównanie znaleźć. Wyścig to jest lepszy w oszukiwaniu, czy też propagowanie rosyjskiej dezinformacji? No przecież powaga, rozwaga, zastanowienie. Co się stanie z Prigożynem? Wiemy już, co potwierdził Łukaszenka, że wylądował w Mińsku. No i właśnie, dzisiaj się też w naszej przestrzeni to pytanie oczywiście pojawia, ale to jakie tu komentarze są, czy jakie prognozy też? My już Białoruś, tak jak spojrzymy sobie bardzo chłodno, no to nie jest terytorium dla kogoś, kto zdradził i zagroził buntem bezpiecznym miejscem. No właśnie, w nagrodę, panie redaktorze. On nie zagroził, on zrealizował swoje zadanie. Według scenariusza oczywiście tam... Co nie znaczy, że nie zostanie zamordowany? No nic nie oznacza, tam nie ma pewności żadnej. Tylko Putin, nawet sam Putin jest też pewny, czy on przeżyje jutro, chociaż ma takie gwarancje, ma to zbudowane, tak? Może się ktoś tam znaleźć gdzieś tam nawet, ale to według mojej oceny nie nastąpi, tak? To dalekie, daleko nie do niespełnienia. Żadnego nie będzie odejścia, nic nie będzie. Nie, to jest jakieś te mrzonki, kolejne mity, bo lepiej zostawmy to. To od początku też tej czyli wojny... Pan Prigożyn... Nie, chodzi o Putina. Towarzyszy nam ciągle, że umrze, że to, że raka ma, że Parkinsona, że jakieś tam, no, gdzie rękę trzyma pod stołem, na stole, no i naprawdę. Ja nie chcę się bawić w lekarza, chirurga, neurologa, czy jakiegoś tam znowu śpiącego pod łóżkiem Putina. To, co u nas tutaj naprawdę, niektórzy się bardzo w tym wyspecjalizowali. Patrzmy na to wszystko spokojnie, bez emocji i patrzmy, że to jest wszystko rosyjska dezinformacja. Prigożynowi, on wypełnił swoje zadanie. W związku z tym miał to zadanie wywołać także pewną reakcję i refleksję Łukaszenki. Bo to też ta cała operacja była prowadzona na ten użytek. Właśnie, jaką rolę w tym wszystkim spełnia bardzo dobre Łukaszenka pytanie. I Białoruś? Może inaczej, no Białoruś nie jest autonomicznym czy samodzielnym podmiotem, to doskonale wiemy. Nagle na arenę wkracza Łukaszenka i robi za mediatora. Trudno uwierzyć, żeby działo się to bez zgody, przyzwolenia
Władimira Władimirowicza. I pytanie, jaką rolę odegrał w tym spektaklu, w tym wydarzeniu Łukaszenka i czy, no, jakie będą tego konsekwencje dla niego i dla Białorusi? Tak. No znowu trzeba to widzieć w kontekście tej wojny. Przecież Białoruś jest już w tej wojnie. Białoruś stała się bazą, bazą rosyjskich wojsk. Wojsk tam jest, no przecież przekazał, no oczywiście rolę taką spełnia, jak my po części pomagając Ukrainie, przekazał czołgi, amunicję, wszystko, wybebeszył, żeby rosyjskiej armii pomóc w najtrudniejszych chwilach tej wojny i tak dalej. Ale póki co jego wojska nie biorą udziału. A ten kierunek cały, ale także położenie Białorusi, ono jest, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i kraju nadbałtycki, o wiele ważniejsze w kontekście Rosji i strategii, a także zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa i kraju nadbałtyckiego, ważniejsze jak cała Ukraina, jak sama Ukraina. Bo popatrzymy, najkrótszy kierunek jest, prawda, z Brześcia do Warszawy, niewiele ponad 200 kilometrów. To jest także stolica Wilna, czyli stolica Litwy, przepraszam, Wilno, leży 8 kilometrów niecałe od granicy z Białorusią. Czyli to można powiedzieć, granica z Białorusią na tym kierunku jest przedmieściem Wilna, tak? Jest przedmieściem Wilna, a w którym się odbywa szczyt. No więc Białoruś odgrywa ważną rolę, tą geostrategiczną, czy geopolityczną także w kontekście naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa europejskiego i także NATO, tej flanki wschodniej. Tam zostanie przypadkowo rozmieszczona nie tylko broń jądrowa, ale składy broni jądrowej. No to już wiemy, w lipcu. Chociaż proces będzie trwał, to jest, nie jest prosty proces, wiele lat będzie trwał. Tak, ale tak, tak. I tak to naprawdę wszystko, on wszystko to jest psychologiczne tak. znaczenie ma, prawda? No nie tylko, nie do końca. Bo to jest też kwestia oddziaływania. Na arsenał mamy w obwodzie kaliningradzkim czy królewskim. Jest to po raz pierwszy przeniesienie broni jądrowej poza granicę Rosji, tak? Od czasu Związku Sowieckiego. A więc to też marzenie i symboliczne, i polityczne. Tu się kłania też adekwatny program, który jest przecież... Amerykanie mają nuclear sharing. Pojawiło się pytanie, czy za tym nie powinna być przeniesiona broń jądrowa z Niemiec, ta cała, te tam składy rakiet, które są w ramach tego znajdują Niemiec do Polski i tak dalej. Pan prezydent też w tej sprawie kiedyś zabrał głos i tak dalej. Ale tu jest problemów i trzeba to widzieć i nie upraszać tego, bo to on ma bardzo ważne zadanie. I Prigozhin tam ma odgrywać też ważne zadanie. W mojej ocenie, jeżeli tam się znajdą Wagnerowcy i Prigozhin, Białoruś ostatecznie straci swoją suwerenność. Tutaj ona już częścią Rosji jest, niż armię rosyjską. Na czacie pojawiło się pytanie i ono się też w przestrzeni publicznej pojawia, o koszary czy bazy, które mają być rzekomo budowane na Białorusi dla Wagnerowców. Dzisiaj to jest pytanie od naszego widza. Dzisiaj widziałem informację. Przed chwilą w zasadzie Ukraińcy zaprzeczają, że takowe bazy są przynajmniej w tej chwili budowane. Ale załóżmy, że takie bazy mogłyby powstać, to w jakim celu? O to, żeby tam Wagnerowców się zakotwiczyli, to też ma pewien wyraz pewnego symbolu, ale też, jeżeli Ukraińcy tak twierdzą, tak może być, taka może być prawda, że nie ma, ale to może być rosyjska też dezinformacja, która została kupiona. Oczywiście, nawet w mojej ocenie trzeba budować koszar. W Białorusi jest dostatecznie ilość koszar. Też zresztą u nas, czy Amerykanie, jak tutaj weszli do nas, czy też wzmocnili swój potencjał, nasz strategiczny sojusznik, swoją obecność, czy budowaliśmy ani koszary specjalnie, nie. Według mojej ceny Białoruś jest więcej koszar niż tutaj w Polsce nawet, które... Nie ma takiej potrzeby. Nie, ale budować. To jest właśnie ta rosyjska dezinformacja, która już kupiona została w naszej przestrzeni, była powielana, bo takie są nasze oczekiwania. Okej, okay. są ci Wagnerowcy. Tak jest. Oni dostali trzy propozycje, tak? Albo żeby wstąpić do armii rosyjskiej, albo żeby się rozformować i wrócić do swoich domów. No to jest też kolejna gra. Albo żeby... przelecieć, przejechać, przetransportować się do Białorusi. No i rosyjska informacja zadała nam zadanie.
I żebyśmy sobie właśnie rozważali, co się tu może wydarzyć. To porozważajmy to jest troszkę, właśnie, porozważajmy. Bo naszej przestrzeni zaraz się wygeneruje cała ścieżka różnego rodzaju takich już narracji, które będą pasowały Rosji. Poza symbolicznym znaczeniem obecności tych bandytów, no bo to są bandyci, trudno ich nazwać żołnierzami na terenie Białorusi. Pan generał powiedział, że stwarzają, czy mogą stworzyć oni zagrożenie dla Białorusi. I to jest istotne. W jaki sposób? I to jest istotne. Mniej zwracają uwagę, czy mają koszary, czy nie. Czy co tam oni będą, czy jak to nim będzie dowodzi. Oni tam będą. I teraz jakie to konsekwencje rodzi dla naszego bezpieczeństwa? Oni staną się częścią tego, co jest Białorusią, czyli tego położenia i tak. I mogą oddziaływać w postaci działań rajdowych na teren Ukrainy, to nie znaczy, że oni zdobędą Kijów, bo u nas już takie głosy się pojawiły, że ruszą na Kijów. Teraz już nie mogą powiedzieć, że jesteśmy, czy Putin nie może powiedzieć, o, to jakaś grupa, z którą ja nie mam nic wspólnego, taką grupę to można znaleźć w każdym. Bo przed chwilą się przyznał, że... Ale dlaczego, panie redaktorze? Że finansował ich, miliard dolarów przeznaczył na... Nie, no ja bardzo przepraszam. Czy kiedykolwiek Putin dotrzymał słowa, czy tego, co mówił, to dotrzymywał? Czy to, co mówił, to była prawdą? Przecież to jest kłamstwo na kłamstwie. To jest budowanie ładu na nieładzie, czyli nieładu na nieładzie, tak? To jest rosyjska strategia, rosyjskie myślenie. Wprowadzać w błąd, właśnie zarządzać tą całą refleksją strategiczną, żeby u nas takie rzeczy się pojawiały. Nie, nic tu nie przywiązywać się do żadnych słów Putina. Obserwować, co się dzieje, jakie mogą być scenariusze. Ale to myślmy to swoimi, nie oceniajmy to i tego, co Putin powiedział, tylko co z tego Rosjanie mogą zrobić. Bo trzeba patrzeć na ich strategię i cele. Co im to da, takie rajdy z terenu Białorusi? Będą po prostu, mogą wykonać rajdy na teren Ukrainy, nie po to, żeby zdobyć Kijów, żeby pokonać ten rejon umocniony, który tam armia ukraińska zdobywała, ale żeby wiązać siłą. Wiązać, cały czas wiązać podkreślony potencjał na tym kierunku armii ukraińskiej. To jest jedno. Wzmacniać działanie chociażby naszej granicy. Oczywiście zbudowaliśmy barierę i tak dalej. Zagrażać też naszemu. Wyobraża pan sobie, że taki Prigorzyn lub jego ludzie mogą urządzić rajd na teren NATO? Czego nie wykluczyć nie można. Dlaczego? Dlaczego nie można wykluczyć? Że Putin tak powiedział, że to jest jego część, to jest, świadczy o tym, czego? Że tak nie jest. Że może być tak. To byłaby próba testowania artykułu. Nie, żebyśmy sobie powiedzieli tak. Nie, oni nas nie zaatakują, bo Putin powiedział, to jest część armii rosyjskiej. A więc będzie tak, że rosyjska armia zaatakowała. Ale tak nie będzie. On może powiedzieć za chwilę, kiedy to się stanie, no przecież Czesi sami mówili. On chciał dokonać przewrotu w Moskwie. W Rosji on chciał mnie walić. A teraz znowu się wyrwał spod mojej kontroli, jest na Białorusi i wykonał rad. Przepraszam bardzo, to nie armia rosyjska. No i powstanie dylemat. Co z tym zrobić, tak? Tu no trzeba widzieć to znowu. Jak na to powinno zareagować? Trzeba się wzmocnić. Jeżeli prezydent Litwy wczoraj mówi na spotkanie sekretarz generalny NATO, nieprzypadkowo on tam się pojawił. Kiedy on się pojawił? No nie pojawił się dlatego, że zapałał miłością do Wilna i chciał zobaczyć, jak wygląda cmentarz na Rosję, tak? Tylko pojechał tam, żeby w jakiś sposób uspokoić niepokój na Litwie. Bo prezydent Litwy, on ma informacje, on nie jest jakimś tam urzędnikiem, który sobie wymyślił i prześniło mu się w nocy, zbudował tą swoją ocenę sytuacji na podstawie tego materiału, który mu dostarczył. Wywiad litewski, tam może jeszcze też i estoński i tak dalej. No i zaniepokojony, że Prigorzyn mogę, że takie rajdy w tym kierunku wykonywać, a Litwa nie ma potencjału, żeby się przeciwstawić temu. A co będzie, że taki dylemat powstanie, jeżeli chodzi o nas? Jak my zareagujemy? Musimy mieć scenariusze przygotowane. A więc to nie są rzeczy, które trzeba bagatelizować i żyć narracją Putina, że Putin teraz będzie trzymał Prigorzyna za gardło i powie, ty tam uważaj, ty żebyś się nie ruszył czasem w kierunku tam gdzieś NATO, bo to wiesz, jesteś teraz częścią rosyjskiej armii.
No to tak nie działa. To tak nie działa. No właśnie, widzi pan. A ilu już teraz naszych przestrzeń w głowach, tych naszych, bo to jest zarządzanie znowu refleksją, taki się może taki pojawi, bagatelizowanie tego, no ten, co tam, ta, co to tam? To są bandyci, to są kryminaliści, to są zbrodniarze. Tam dla nich nie ma nic do... Pytanie jest takie często, bo ja słyszę, to też mnie przeraża ta narracja jaka, że Putin wiele stracił. Pytanie no takie stawiam, panie redaktorze. Właśnie, dzisiaj jest artykuł w Washington Post, to jest dość poważna gazeta, który przed naszym programem miałem przyjemność przeczytać. Dobrze, pan nie cytuje brytyjskie gazety, bo ja bardzo mnie śmieszę, jak brytyjski wywiad mówi, że Rosja tam już się przygotowuje, się rozpadnie i tak dalej. Tylko nie, tam nie ma nic o rozpadzie. Ale było te dwa dni temu komunikat. Rosji, tam są tylko, że brytyjskie służby nie wiedziały, że Rosjanie mają wpływ na wybory, że Wielka Brytania z wyniku tych działania zostanie wyprowadzona z Unii Europejskiej. Jakoś tego nie dostrzegł. Widzi tego, tam widzi, co z Prigożynem. On przewiduje rozpad Rosji. Tam pytanie. Są cytowani, co prawda, anonimowi rosyjscy rozmówcy. Dobrze, Washington Post. Washington Post, który twierdzi, że pozycja Putina w znaczącym stopniu w wyniku tych wydarzeń osłabła. Pojawiają się nazwiska albo sugestie co do nazwisk jego ewentualnych, pan się śmieje, ewentualnych następców: Dmitrij Mironow, Aleksiej Diumin. Dobrze. Obecny, były. Jeszcze mogę dołożyć czterech do tej listy. Pan, no i właśnie, znowu jest zarządzanie refleksją. To jest przykład. No, poważny dziennik jednak coś tam połknął, tak? Rosyjski dezinformacji. Czy pan redaktor sądzi, że oni nie mają wpływu na tą całą przestrzeń informacyjną, że już Rosja tam straciła swoje wpływy? Jakie były wpływy na wybory? Jakie było też tam, ile tych takich działań drańskich zostało zidentyfikowanych, wykrytych i tak dalej? To jest właśnie ten przykład. Także straceniec nie ma nic do stracenia. Ścigany listem gończym, dokonał agresji na Ukrainę bez powodu, tak? Opowiedziany jest za zbrodnie wojenne, wobec własnego narodu, opozycji, no dzieci. No jest tego lista, jest taka, że nie, Stalin może i Hitler są wyżej notowani na tej liście największych zbrodniarzy wojennych. Pytam, co jeszcze może stracić Putin? No nic. On może tylko zyskać, ale w jaki sposób? Na użytek swojej strategii, tak? I właśnie to zyskuje. Ale on do stracenia nic nie ma. On nic do stracenia nie ma. To jest straceniec. Czy Stalin miał cokolwiek do stracenia? Wymordowując swój naród, polskich oficerów, czy i tak dalej, no zbrodni, nie miał nic do stracenia. A jednak... A jednak się przestraszył. Nie. Ja chcę zmierzać do innego. Po agresji niemieckiej przeżył całkowity szok i obawiał się, że zostanie odsunięty od władzy przez tych, którzy... I Putin się też może obawiać. Otaczali. Także, ja bym chciał to, do tego to dotrzeć, żeby to jasno wybrzmiało. Bo celem też tej całej operacji jest też wpływanie na tą całą pozycję negocjacyjną przy stole, na zakończenie tej wojny, bo Putin chce ją zamrozić. To jest kolejny cel tej całej operacji. Zamrozić na tej rubieży, którą rozumiemy. Putin mówi Zachodowi, tak, zakończmy tę wojnę status quo, nie ante, tylko status quo, tak, bo inaczej takie Prigożyny przejmą arsenał nuklearny i ale wie, w ogóle nie, to sobie, bujać, że tu będziemy dalej się tłuc, że będą takie zjawiska, różne rzeczy. Rosja nie jest słaba. Będzie dalej walczyć, bo walczy. Nie ma dezercji. Nie, że to myśmy się uporali z tym. Damy radę sobie. Demonstruje swoją siłę ten sposób poprzez słabość. I teraz to jest kluczowe pytanie, jak ta wojna się zakończy, dla wygrać pokój. Dzisiaj, wczoraj sekretarz generalny NATO mówi w Wilnie, że będziemy wspierać tak długo Ukrainę w tej wojnie, żeby wygospodarować, czy też ta pozycja, siła Ukrainy była jak najsilniejsza przy stole negocjacyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że ta wojna może chylić się ku końcowi, jest nie na polu walki, ale jeżeli chodzi o podjęcie decyzji politycznej i zakończeniu. Jeżeli pozycję negocjacyjną, pytanie, czy przy tym stole negocjacyjnym zbrodniarza, przestępcy, ścigany listem tego właśnie, że Putina nie będzie przy stole?
No pytanie, ja to sam miałem pytanie, bo ja to nikt o tym na nie mówi. Na chwilę obecną trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby... A Stalin był? Putina. Stalin nie wiedziano było. O jego zbrodniach, wiedziano, że, wymordował polskich oficerów. I co? Oczywiście, że wiedziano. I poklepywano, ściskano dłonie i się wojna zakończyła przy stole negocjacyjnym z udziałem Stalina. A później co zrobiono? Co się stało Stalinem? No właśnie. No więc to są te pytania kluczowe i to, co widzimy, to jest ten, część tej, to jest tej wielkiej gry. To jest tej wielkiej gry. Ta cała Prigorzyn, to wie, bandyta prawie, że urósł do męża opatrzności, bo postrzegaliśmy poprzez niego, mówię o naszej przestrzeni, rozprawienie się z Putinem, rozpętanie wojny domowej i obalenie Putina, tak? Że będzie koniec tej wojny. A jeżeli nawet Prigorzyn by był, to ta wojna by się jeszcze coraz bardziej rozkręciła. Swoją drogą ciekawe, co by się stało, gdyby Prigorzyn przejął władzę po Putinie, ale to jest pytanie i refleksja na zupełnie inną... Do Pabla Picassa. On może taki obraz namaluje, jak by żył. To by namalował, abstrakcyjny jakiś. No, panie generale... Musimy chodzić po ziemi, tak. Dziękuję panu ślicznie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego, był moim państwa pierwszym gościem. Zostańcie z nami, za chwilę pułkownik Maciej Korowaj.